Co tu się stanęło? Witajcie! W dzisiejszym odcinku opryskamy stonkę starym Ursusem. No niestety pryskałem kilka dni temu i na jednym polu stonka cały czas jest. Nie wiem, czy to wina środka, czy wina pogody. A dlaczego tym starym będę pryskał, a nie na przykład 30? Bo pod 30 jest karuzela do siana. Ale co z tego, jak siano cały czas moknie? Właściwie to już gnije. Szukam tego kółeczka, żeby ropę dać. Gdzie ono tu jest? O! Jak mówicie, że 60 mogę pryskać? No tak, wolna jest, ale ten będzie trochę lżejszy. To tak nie ubije tego bajora, bo to się już bajoro wszędzie robi od tej wody. A Esiok się śmieje. Normalnie byłby już dawno zatrudniony przy wałowaniu siana, ale co zrobić, jak pogody nie ma? No nic, palimy. Tylko czegoś mi tu jeszcze brakuje. Gdzie jest komin? Aj, bo niskie te szopy, kurde, Jarek, robisz. Niska szopa też ma swoje zalety. Zresztą zobaczcie sami, zabrałem do takiej niskiej szopy łódkę z garażu, w którym jest kanał, a więc ważnego garażu, bo jak jest kanał, to może się zawsze przydać, żeby coś grzebać przy samochodzie, więc nic nie powinno go blokować. I zalety takiej szopy są naprawdę spore. Przede wszystkim nie nadmie nam tutaj śniegu, nie nawieje nam tutaj liści, także same plusy. I tym właśnie się ostatnio zajmowałem. Czym dokładnie? Powiększeniem o jedną warstwę eternitu tej szopy. Ale tu nie było bardzo co nagrywać, bo to takie trochę dziadostwo, to tylko tak pobieżnie. Powiem wam, że po prostu łódka była za długa, żeby tutaj się zmieściła w tym, co było do tej pory. I musiałem tutaj przedłużyć jakoś to tak na szybko. Ale zeszło cały dzień, a to trzeba po deski było pojechać. Znaczy po krokwie na tartak, a to, a to tamto. Ale jak widzicie, chyba nie wygląda to tak źle. Można powiedzieć, że ta szopa zaczyna żyć własnym życiem i rozrastać się w nieskończoność. Ale widocznie tak musiało być. Jarek zamiast wpychać tę łódkę tutaj, to byś ją nad Wisłę zabrał. Powiem wam, nad jaką Wisłę? Woda jest prawie już pod wał. Na pewno śledzicie sytuację meteorologiczną w Polsce, to widzicie, co się dzieje. Zagrożenie powodziowe w niektórych rejonach, powódź. Ostatnią rzeczą, o jakiej myślę, to pływanie. Kurde, na razie to jest siano w głowie. I stonka. Po takim czasie to już na pewno nie powinna żyć. Komin trzeba blisko dać, bo aby się go odpalić, trzeba założyć, bo tak to, kurde. Huk jest, jakby sioka się odpaliło. O, tak nie jeździcie nigdy z wałkiem, bo jak niechcący by się go uruchomiło, to się coś tam rozleci, ale już ten kawałek dojadę do garażu, w którym mam opryskiwacz. No dobra, to palimy. O. Zobaczymy, czy woda jest. Nie, jest, nie ucieka, bo już się uszczelnił korek po jakimś czasie. O, mały kotek! Tytuś! Co ty tu robisz? Tak. O, jeszcze materiał na żuku zalega. Dwie łaty w gratisie, wszystko się może przydać. Jak? Żeby żukiem pojechać zobaczyć, jaka woda nad Wisłą? Możemy się przejechać, tylko najpierw podepnijmy opryskiwacz. Jak już jest podpięty, to prawie tak jakby było opryskane. Kurde, jak byłem młody, to mi się zawsze marzyło, żeby mieć tyle tych ciągników, żeby na przykład jeden stał cały czas w oprysku, a nie przepinać, odpinać. Ale powiem wam, że o, dwie szóstki mi wysiadły w 30.
akumulatory. Czas na nich przyszedł i teraz poratowałem się samochodowym. Kurde, ale ładnie idzie na tym szybkoobrotowym. Kurde, pali bez niczego. Ale te centry też swoje przeżyły. Nie wiem, ile mogą mieć lat, ale myślę, że ponad 8. A jaki był objaw, że już nie chciał palić? Dałem go na prostownik i po prostu gotował we wszystkich celach wodę, ale w jednej nie. Stąd poznałem, że już kurde po akumulatorze. Ale to już są szczegóły. Palimy, jedziemy. Niech chwilę pochodzi. W międzyczasie podjedźmy tym. Zgasiłem go, żeby się nie udusić w tym garażu. Teraz jakiś sprytny myk z tym wałkiem. Bo on tam jest na druta przy ciągniku złapany. To zrobimy w ten sposób. O tak, i przyciągnę ciągnik. Obędzie się wtedy bez odpinania wałka. O tak. Lata kombinacji. Żeby sobie to ułatwić. Jak opryskałem tą stonkę, mówię, patrzę. Zaczęła spadać, ale się okazało, że to ta mniejsza spadła, a ta średnia taka w sile wieku, kurde, nie spadła. I to mocny, solidny oprysk był zrobiony, a stonka nie wiadomo czemu się utrzymała. Zresztą zobaczcie sami. Tu jej akurat bardzo dużo nie ma, ale jest i żyje. Może nie ma się za dobrze, widać, że ją trochę zemdliło. Ale większość osobników jeszcze pałaszuje te ziemniaki. Po takim czasie to już na pewno nie powinna żyć. No, te mniejsze nie żyją. Ogólnie tu to nie mam się czym pochwalić, bo powiem wam, dziki wyryły ziemniaki. Zobaczcie. A teraz stonka się jest pustoszenie. Ale to wszystko to jest wyryte przez dziki. Na razie samej wody nalejemy, tak trochę, żeby tylko tu się uszczelnił korek spustowy, bo z niego często kapie. I jeszcze tu muszę pilnować, bo tylko ten wałek tutaj się zazębia. Dlatego nie można nim obracać, jak jest nisko opryskiwacz. Dopiero wtedy, jak jest wysoko. Ale tak ogólnie to i tak jest bardzo dobrze. No co, jedziemy nad tę Wisłę? No to jedźmy. Bo i tak jeszcze trochę za wcześnie, żeby pryskać. Pojedziemy żukiem. Trochę to rozrzutność, ale nie jest aż tak daleko, a żuk też musi być jeżdżony. Inaczej. Wczoraj był jeżdżony, dlatego tak ładnie zapalił, ale i tak nie pali źle. Zobaczcie, jak woda na łąkach stoi. Bierze. Już na Górnej Wiśle prawie wszędzie są stany ostrzegawcze, także tu koło mnie też będzie dość wysoka woda. To
Może jeszcze nie po dwa, ale prawie. Ale widzę, że wał wykoszony. To chociaż tyle. Dobrze, jak są wykoszone, bo wtedy widać, czy bobry tam nie porobiły swoich żeremi. A jeszcze nie ma tak okropnie, ale wiecie, kurde, dopiero woda idzie. Tu ma być chyba największa w czwartek, w piątek. Tak staniemy jednym kołem w wodzie. Gorzej jakby nie zapalił teraz. Teraz wyjdziemy drugimi drzwiami, zobaczymy, ile w tą wodę wjechałem. A, tyle o ile. Pamiętacie, tu kiedyś motorynką jeździłem, tylko było tej wody trochę mniej. Teraz tu może być na tej drodze z metr, półtora, także trochę za dużo, żeby tu się przeprawić. Żartów nie ma. Nie podpuszczajcie mnie, bo dalej i tak nie wjadę. Drugi brzeg to jest ho-ho, no takie jest koło mnie miejsce, nie widać po prostu, co tam jest dalej. Ale drugi brzeg to jest pół kilometra. Kurde, najwidniej. Wracamy pryskać stonkę. Ty dziadu. I jesteśmy na podwórku z powrotem. Opad, opryskiwacz, ale to nic. Na razie się wałek jeszcze nie rozpiął. Damy trochę wody jeszcze. Tak z 60-70 litrów potrzebuje. I zaraz odpalimy mieszadło. Nalejemy środek. I pozbędziemy się szkodnika. Lance trzeba pamiętać. Wymieszane można pryskać. No nic, trzeba patrzeć, obserwować, czy stonka spada. Także na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!